Towarzystwo Patriotyczne imienia Mikołaja Raja, Sławomir Popławski. Witam serdecznie wszystkich polskich patriotów. Dzisiejszy, znowuż rakietowy odcinek, moja subiektywna relacja z MSPO 2020. Będę mówił o Moskicie. Świetnej, zeszłorocznej rewelacji. Nikt się jej nie spodziewał, ale za chwilę. Postępy, co dalej z tą świetną polską bronią. Ale na początek, jak zwykle, zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. A w szczególności jego piąty rodzaj, jakim jest Wojska Obrony Terytorialnej. Różne walory tej formacji przedstawiam. Dzisiaj powiem, że jest ona szczególnie cenna i godna szacunku ze strony nas, społeczeństwa polskiego, że chociażby jest jakby pierwsza w różnych akcjach pomocowych, różnych katastrofach naturalnych. Po prostu możemy liczyć na naszych terytorialsów, którzy są blisko nas. Ok, a więc pojawienie się Moskita na zeszłorocznym MSPO 2019 było naprawdę sporym zaskoczeniem dla wszystkich zainteresowanych techniką wojskową. Dla mnie osobiście też bardzo mile byłem zaskoczony. Także dla większości można przypuszczać, było to miłe zaskoczenie, że polscy inżynierowie z WIT-u, czyli z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, potrafili skonstruować taki pepek. Taki, czy inaczej PPK, czyli inaczej przeciwpancerny pocisk kierowany. I tutaj jeszcze coś więcej powiem. W WIT-u, będę tak w skrócie mówił, ale jeszcze żeby ta pełna nazwa nam się utrwaliła, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. WIT-u jest pod Warszawą w Zielonce. Opracował Moskit ze środków własnych, co jest naprawdę chwalebne. Jak dotychczas za kilka milionów złotych, co byłoby absolutnie niemożliwe na Zachodzie. Zbudowano jeden komplet obserwacyjno-celowniczy do badań i trzy pociski. Takie podejście gwarantuje pełną kontrolę nad systemem i większe korzyści dla polskiej gospodarki. Po prostu polski nasz system bez żadnej licencji. No i niestety WIT-u musi przeliczać każdą złotówkę, więc odzyskuje odpalane pociski i po raz kolejny elaboruje je w swoim instytucie. W czwartym kwartale tego roku 2020 planowane jest odpalenie kilkunastu sztuk, ale również bez głowic wybuchowych, czyli te pociski są sprawdzane, czy lecą, czy dolatują do celu, czy są celne, czy odpowiadają na te wszystkie komendy, są posłuszne tym komendom operatora. No i to się sprawdza, natomiast nie mają jeszcze tej głowicy z ładunkiem wybuchowym. Do końca 2021 roku WIT-u planuje osiągnięcie ósmego poziomu gotowości technologii, czyli zakończenie badań. Tak nawiasem mówiąc, zobaczcie Państwo, którzy moje odcinki od dłuższego czasu oglądacie, szczególnie może do tych teraz taka uwaga, którzy mogą być niezadowoleni z tego, że te badania prototypowe czołgów tak długo trwają, ale też w ogóle innych broni. Ósmy poziom gotowości technologii. Widzimy tutaj na tym przykładzie, nie wiem, szczerze mówiąc, ile jest tych poziomów, ale chyba jest ich właśnie 8 takich poziomów gotowości, gdzie to trwa naprawdę długo, latami, różnego rodzaju badania, testy, jak dana broń się tam zachowuje w takich warunkach, innych.
jest ciepło, zimno, deszcz, wiatr i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie ten ósmy poziom gotowości technologicznej ma oznaczać już zakończenie badań. Czyli jest 8, ok. Stąd już tylko krok do docelowej formy gotowej do produkcji seryjnej. To jeszcze nie koniec, to potem opracowanie dokumentacji do produkcji seryjnej i tak dalej. Są jeszcze tam, a więc są jeszcze w ogóle takie badania, testy fabryczne, a potem przychodzą testy i badania rządowe, rządowych instytucji tutaj wojskowych, które to jeszcze raz wszystko badają. No dlatego tak to wszystko niestety długo trwa. Na tegorocznej wystawie NSPO 2020 WITU zaprezentował już bardziej dopracowane demonstratory Moskita, a więc pocisk, przyrząd obserwacyjno-celowniczy i pojemnik transportowo-startowy. I to wszystko jest w trzech wersjach. Podstawowa wersja LR, Long Range, czyli o dłuższy zasięg, o zasięgu do 5 km. I teraz jest wersja na trójnogu. I ta wersja na trójnogu waży 26 kg. Jest druga wersja LR naramienna i ona jest trochę lżejsza, bo waży tutaj o 6 kg mniej, czyli 20 kg. I jest trzecia teraz wersja Moskita SR, czyli short range, średni zasięg do 2,5 km. Ta wersja waży trochę mniej niż ta naramienna, bo 18 kg. Trochę dużo, mimo wszystko, tak osobiście sądzę. Sam pocisk w wersji LR waży około 12 kg i ma 1250 mm długości. Natomiast wersja SR jest trochę lżejsza i trochę krótsza, bo waży około 10 kg i 1150 mm długości. Pozostałe elementy Moskita to przyrząd obserwacyjno-celowniczy. W wersji na trójnóg waży 8 kg, a na ramiennej 5 kg. To jest ta wersja na trójnogu oczywiście, a tutaj ta naramienna. Pojemnik transportowo-startowy waży około 3 kg, trójnik około 3 kg. Także to w tej wersji trójnogowej to jest razem 26 kg. Moskit SR ma zatem krótszy o 100 mm pocisk i stosuje się do niego lżejszy przyrząd obserwacyjno-celowniczy, który podobnie jak w głowicy pocisku ma kamerę telewizyjną i termalną, dwie kamery, oraz ma jeszcze dalmierz laserowy. I tutaj na tym zdjęciu widzimy sposób, w jaki używa się tego typu granatników SR, short range. Na zdjęciu jest, no nie jest Moskit, bo tak go jeszcze się nie używa, nie jest na stanie żadnej armii, ale jest to Spike SR, czyli odpowiednik naszego Moskita SR. W ten sposób go się używa. Moskit, tak samo jak Spike, jest kierowany długim przewodem światłowodu, który leci przyczepiony do pocisku, albo może być kierowane na zasadzie wystrzel i zapomnij, czyli tylko po ustawieniu parametrów celu na przyrządzie obserwacyjno-celowniczym. Na zdjęciu oczywiście jest Spike LR w Wojsku Polskim stosowany.
Kierowanie przewodowe umożliwia precyzyjne trafienie. O, właśnie takie może pytanie pojawić się u wielu moich widzów, że po co w ogóle ten światłowód tam się za nim plącze i może zdradzać pozycję przecież operatorów tutaj, skąd wyszczelono. Czyli po tym kabelku mogą zaobserwować przeciwnicy, skąd wystrzelono, gdzie jest ta obsługa. Więc po to, że jest o wiele precyzyjniejszy właśnie światłowodem kierować ten pocisk, w ten sposób właśnie ten rakietowy pocisk może unieść się wysoko w górę i zaobserwować to, czego nie widzi operator swego miejsca, gdzie się znajduje, czyli za jakąś przeszkodą terenową, jakąś górką, jakimś laskiem, czy za jakimś może pojazdem, jakąś ciężarówką na przykład może się znajdować ukryty czołg, o wiele bardziej cenniejszy niż ta ciężarówka. Na 150 metrów może się wznieść zarówno moskit, jak tutaj na zdjęciu mamy Spike'a w naszych wojskach i właśnie operator dzięki światłowodowi może skorygować kierunek, może bardziej w lewo, bardziej w prawo i łatwiej zatem jest zniszczyć cel. Silnik startowy obu wersji Moskita pracuje tylko, uwaga, 80 milisekund, czyli bardzo króciutko. To, co wcześniej tam widzieliśmy, ten płomień taki startowy. A tutaj widzimy już pracę silników marszowych. One tak tutaj z boku są umieszczone. I pracują do 10 sekund w wersji LR i do 6 sekund w tej wersji średniej SR. I oczywiście na tym zdjęciu również jest pokazany Spike LR na wyposażeniu Wojska Polskiego, który jest odpowiednikiem tutaj naszego Moskita. Moskit będzie naszą polską odpowiedzią na ten izraelski pocisk, który na licencji w MESCO jest produkowany. WITU opracowało również koncepcję serii wyrzutni Moskitów pod wspólnym kryptonimem Dominator. Pierwszy z nich o masie 100 kg z dwoma pociskami przewidziane jest do wykorzystania na wieżach naszych różnych transporterów, między innymi na najnowszej wieży, która niedługo będzie ukończona, ZSSW-30, która będzie na Rosomakach najpierw, potem na Borsukach. ZSSW-30 to inaczej zdalnie sterowany system wieżowy z armatą 30 mm, konstrukcji, produkcji Huta Stalowa Wola. No i osobiście też chciałbym, aby one były zastosowane, te dominatory, gdzie dwa moskity będą właśnie tutaj zainstalowane. Chciałbym, żeby były też na Hitwistach, które obecnie mamy na Rosomakach. Tak, aby wzmocnić ich odporność, siłę ogniową też przeciwko czołgom. Dalej jest druga wersja, Dominator 2. To już propozycja dla niszczycieli czołgów. Cztery gotowe do użycia pociski z możliwością rozbudowy bloku pocisków do 8. Dodatkowe pociski mogą być oczywiście przewożone w wozie jako zapas. Masa tego modułu wynosi 440 kg. Czyli tak jak też już w zeszłym roku widzieliśmy na różnego rodzaju, szczególnie tutaj podwoziach gąsienicowych, powinny być przewożone, no bo to już jest ta waga dosyć spora, 440 kg, a chyba jak 8 pocisków, a nie 4, to jeszcze większa ta waga tutaj wzrasta. Tak mi się logicznie wydaje. I w końcu Dominator 3 jest propozycją dla platformy lotniczej.
głównie dla śmigłowców. Wtedy oczywiście zasięg wzrasta do 6 km. Dominator 3 może być wyposażony w głowicę optoelektroniczną lub być zintegrowany z głowicą taką optoelektroniczną śmigłowca. To WITU jest tutaj bardzo elastyczny. WITU opracowało dokumentację wyrzutni, a na razie z braku funduszy no, nie przewiduje się ich zbudowania. No, jest to logiczne, myślę. Dobrze, idźmy dalej. Ambicją WITU, Instytutu tego, Wojskowego Instytutu, jest iść drogą izraelskiego Rafaela i stworzyć, tak jak on, całą rodzinę moskitów o różnych zasięgach, tak jak tutaj mamy Spike SR 2 km, Spike LR, tutaj w tym przypadku nowa wersja, czyli LR2, 5,5 km. Przypomnę, że nasz używany tutaj dotychczas Spike LR ma 4 km zasięgu. Dalej dobrze by było właśnie, żeby był moskit, tak jak tutaj Spike ER2, 10, a nawet 16 km zasięgu, albo na światłowód, albo radiokomendowo wtedy kierowany. I w końcu Spike ENLOS, zasięg aż 32 km, radiokomendowo prowadzony. Jestem przekonany, że nasz Wojskowy Instytut sobie poradzi z opracowaniem, tylko żeby był bardziej finansowany. To jest no, naprawdę apel, błagam MON, żeby tutaj wyłożył trochę tej kasy, bo naprawdę nasi inżynierowie robią wspaniałą robotę. Dobrze, a więc taką rodzinę, podobnie jak izraelskie spajki, może skonstruować nasz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, WITU mówiąc w skrócie. I powinniśmy to jak najbardziej popierać. Tutaj opinia publiczna, społeczna i mobilizować MON, żeby to bardziej dofinansował. WITU, może jeszcze momencik. Bardzo dużym też bardzo dużą korzyścią właśnie tutaj stworzenia polskiej rodziny tych właśnie tych systemów broni precyzyjnej będzie to, że będzie w pełni to polska produkcja, żadnych kosztów licencji. Stąd też przewiduje się, że przedstawiciele WITU mówią, że gdzieś z pewnością 50% będzie to tańsze uzbrojenie niż izraelskie spajki. Przypomnę, że to jest spajki kosztują gdzieś w tej chwili około 500 tysięcy złotych, albo chyba już nawet więcej. Ceny rosną, a więc o połowę mniej moskit może tutaj z pewnością kosztować. Także powinien jak najbardziej zastąpić, uzupełnić, a później zastąpić, myślę, izraelskie pociski, no bo one też mają swój jakiś tam czas, który można je stosować i po pewnym czasie już albo trzeba je tak odnowić im resursy, albo już do utylizacji oddać, więc myślę, że nasze polskie moskity, które mają przynajmniej takie same, nawet lepsze parametry, powinny je zastąpić. No i w końcu taka tutaj ciekawostka, dodam, WITU opracowało taki swój warmate, jak WB Electronics, czyli tutaj pod nazwą Stingfly. Stingfly, czyli jest to też taki dron, czy fachowo określa się to amunicja krążąca. I na tegorocznym MESPO właśnie tutaj mogliśmy zobaczyć
Czyli waga tutaj tego drona to 6 kg z głowicą bojową z rodziny GX1. Czyli no, to jest dron do niszczenia celów przede wszystkim opancerzonych, ale nie tylko, można różnego rodzaju też radary, czy artylerię niszczyć, czy punkty dowodzenia, magazyny, cysterny, cokolwiek nam, czy zgrupowanie wojsk. I on może mieć zasięg do 15 km, czyli to jest bardzo podobne jak Warmate. Na pułapie leci do 2000 metrów, w czasie do 30 minut. To wszystko jest zatem porównywalne do Warmate'a z WB Electronics. To jest dwie konstrukcje o bardzo dobrych, porównywalnych parametrach. Polacy pod tym względem są naprawdę jednym z niewielu, którzy potrafią coś takiego robić na świecie. To tylko Izraelczycy nas tutaj troszeczkę o krok wyprzedzają, ale jesteśmy naprawdę w tej ścisłej czołówce, gdzie Izrael, Ameryka i Polska w tej kolejności tutaj tego typu broń, amunicja krążąca, gdzie potrafimy zrobić. Poniżej jest też właśnie ten Stingfly, tylko w takim zasobniku startowym, pirotechnicznym. On jest na tyle lekki, że jeden żołnierz może go przenosić, a więc start odbywa się tutaj właśnie z tego pojemnika, zasobnika, a ląduje już ten BSL, ten dron na spadochronie. Tak jak to podobnie odbywa się w Warmate. Stingfly, jeszcze tutaj dodam informację, razi cele za pomocą inteligentnego systemu manewrującego, ISM. Głównym elementem tego systemu ma być opracowany przez WITU Video Tracker, który ma przechwytywać, analizować i kierować platformą bezzałogową do momentu neutralizacji celu, nawet w przypadku zakłócania łącza radiowego. Łączność odbywa się na siatce połączeń, które łączą bezzałogowce z pulpitem operatora. Ten dzięki temu może sterować jednocześnie grupą takich systemów. Czyli możemy stworzyć wreszcie roje dronów, dzieląc je na bojowe i zwiadowcze. Można stosować różne głowice z rodziny GX, czy to właśnie taka z ładunkiem wybuchowym, czy z kamerami telewizyjną, termowizyjną, dalmierzem laserowym, czy takie obserwacyjne, albo głowica mająca i właśnie te przyrządy obserwacyjne, i ładunek wybuchowy. Bardzo fajna też produkcja, teraz już nie pamiętam, ale chyba z bydgoskiej Belmy są te GX-y. Co pozwala działać w dzień i w nocy wobec takich celów jak wozy bojowe, zgrupowania wojsk, gniazda KM-ów, pojazdy transportowe. Dziękuję za uwagę.